Kawa Fisa w przekładzie Zygmunta Kubiaka em, zabrzmi w pięknej interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza. To nagranie z 1995 roku. Itaka. Jeśli wyruszasz w podróż do Itaki, pragnij tego, by długie było wędrowanie, pełne przygód, pełne doświadczeń. Lajstrygonów, cyklopów, gniewnego Posejdona, nie obawiaj się. Nic takiego na twojej drodze nie stanie, jeśli myślą trwasz na wyżynach, jeśli tylko wyborne uczucia dotykają twego ducha i ciała. Ani lajstrygonów, ani cyklopów, ani okrutnego Posejdona nie spotkasz, jeżeli ich nie niesiesz w swojej duszy, jeśli własna twa dusza nie wznieci ich przed tobą. Pragnij tego, by wędrowanie było długie, żebyś miał wiele takich poranków lata, kiedy z jaką uciechą, z jakim rozradowaniem, będziesz podpływał do portów nigdy przedtem nie widzianych. Żebyś się zatrzymywał w handlowych stacjach fenicjan i kupował tam piękne rzeczy, masę perłową i koral, bursztyn i heban i najróżniejsze wyszukane olejki, ile ci się uda zmysłowych wonności znaleźć. Trzeba też byś egipskich miast odwiedził wiele, aby uczyć się i jeszcze się uczyć od tych, co wiedzą. Przez cały ten czas pamiętaj o Itace. Przybycie do niej twoim przeznaczeniem, ale bynajmniej nie śpiesz się w podróży. Lepiej by trwała ona wiele lat. Abyś stary już był, gdy dobijesz do tej wyspy bogaty we wszystko, co zyskałeś po drodze, nie oczekując wcale, by ci dała bogactwo Itaka. I taka dała ci tę piękną podróż, bez itaki nie wyruszyłbyś w drogę. Niczego więcej już ci dać nie może. A jeśli ją znajdujesz ubogą, i taka cię nie oszukała. Gdy się stałeś tak mądry, po tylu doświadczeniach, już zrozumiałeś. Co znaczą i taki.